Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień, cudowna pogoda, a ja jestem dzień po wulkanie i słuchajcie, powiem wam, że nie obyło się bez atrakcji w nocy. Otóż nie mogłam spać, po prostu zwyczajnie się obudziłam z bólu, tak potwornego bólu stawów, nie mięśni, a stawów, kolana, biodra, łokcie, że po prostu, całe szczęście też wzięłam rękawiczki wczoraj ze sobą, bo tam jest zimno, słuchajcie, tam wieje naprawdę lodowaty wiatr. Miałam problem z zejściem z tej górki wczoraj i ojojoj, dziś było fatalnie, jeszcze jest źle, jeszcze wszystko boli, kolana najgorzej z kolanami. Idę w kierunku mojego autobusiku, mojego diligence'u, mojej puszki. Gdyż postanowiłam dzisiaj specjalnie nagrać film dla Dominik Kociński, taki użytkownik jest u mnie na kanale. Osoba bardzo miła, bardzo fajna. Dziękuję za komentarze. I chcę nagrać dla ciebie właśnie specjalnie ten film, a inni przy okazji mogą oglądać. Z tej przyczyny, że wiem, że wybierasz się do Islandii na maraton. Muszę jakoś wsiąść, uwierzcie mi, dzisiaj nie jest prosto i muszę się tak jakoś tutaj usadowić, chociażby chwilowo, żeby skończyć moje gadanie. Tak, i właśnie wiem, że się pytałeś o sklep, o produkty wegańskie, wegetariańskie i tak dalej. Jak to wygląda? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ponieważ zatem specjalnie się nie rozglądałam, ale dostałam cynk wczoraj, gdzie taki sklep wegański typowo jest. I właśnie do niego się wybieram, gdyż sama jestem ciekawa, co w nim znajdę, co ja dla siebie kupię, gdyż ja lubię takie różne diety. Dietki. Bardzo lubię ryby i bardziej taką dietę rybną. Plus ta wegańska może być fajna. Także zabieram was ze sobą w ten piękny, słoneczny dzień. W sobotę ma być plus 18 stopni na Islandii. Mam nadzieję, że wiatru nie będzie. No to jedziemy! Jestem, słuchajcie, na Skejvanie. Ten sklep znajduje się tu. Widać mnie też w szybie. Jak tu dojechać? To jest właśnie takie dość skomplikowane miejsce, jeśli chodzi o ten sklep, bo to się dojeżdża tu z tej strony i trzeba cały Skejvan, jakby na koniec Skejvanu tutaj wyjechać. Ja mogę później podlinkować mapę, ale jak widzicie, jest vegan budyn i trzeba wejść zobaczyć, co tam ciekawego jest. Zobaczcie, jestem w sklepie wegańskim, są lodówki, zamrażarki, różnego rodzaju produkty. Mogę dla was nagrać, uzyskałam pozwolenie. Oczywiście wiadomo, nie można nagrywać ludzi, którzy znajdują się w sklepie. Ale jak widzicie tutaj, o, fajna pizza, nawet mnie zaciekawiła. Różnego rodzaju są produkty. Kiedyś tu w tym sklepie znajdował się bonus. I jak już bonus się przeniósł w inne miejsce, to właśnie otwarto tutaj ten sklep. Pokażę wam ciekawostkę. Jest to surkaul, czyli kapusta kiszona. Może trochę nie przypomina naszej polskiej, ale właśnie oni się lubują w takim czymś. Kimchi, bardzo smaczne. Się wybrudziłam trochę. O, widzicie, można kupić też i warzywa. Także zaraz Venus tu sobie zrobi jakieś ciekawe zakupy. Aha, bo tam już nie ma wyjścia. Kiedyś było wyjście, zamknęli to. Można nawet, widzicie, kupić kwas, czyli sok z kapusty taki do picia. Także to jest też ciekawe, ciekawostka. I idąc dalej, mamy i lody są. O, tu są bardzo fajne rzeczy. Super jest. Sklep troszeczkę mniejszy jest, jak wcześniej był. Najróżniejsze rzeczy są. No także widzicie, jak to wygląda. Trochę mam nadzieję, że mi się uda nagrać, bo muzyka niestety jest w tle i może mi się to nie udać. A co to jest ciekawego? O, to jest też bardzo ciekawe. Zobaczcie, można kupić sobie taką butlę.
i napełnić ją tutaj, dozowniki są, no to też super jest, nie trzeba właśnie zużywać plastiku. O, firma właśnie Ecos, mi się zawsze podobają takie produkty, ale na razie mam jeszcze troszeczkę ich w szafie u siebie, więc, że tak powiem, może nie być, może to nie wyjść po prostu. Także widzicie, produkty są, nic takiego nie ma, co by można było odgrzać, ale różne produkty są. Także musicie tu przyjść sobie i zobaczyć, co jest. Tu są takie właśnie gotowce najróżniejsze, nie znam się na tym, wyglądają ciekawie. Są one mrożone, tak? Tak, zamrożone są. To jest zamrażarka. Troszeczkę tego jest, także jeśli przyjedzie się tutaj właśnie do Islandii, to na pewno coś się znajdzie do jedzenia. Także mam nadzieję, że się ta informacja przydała i ten sklep spełni oczekiwania osób, które lubią takie wegańskie potrawy. Oczywiście tutaj naprzeciwko, wyjeżdżając z tego miejsca, mamy miejsce, które nazywa się Glow. I w Glow możemy nabyć również takie właśnie wegańskie, wegetariańskie, gotowe już potrawy. One troszeczkę kosztują, wiadomo, jeszcze tym bardziej, że to jest Islandia, to cenowo może to być dość dużo z Polski jadąc. Zaraz będziecie widzieli Glow po... tu będzie, z tej strony. O, tu jest Glow. Widzicie, właśnie mijamy Glow. I powiem Wam, że też można przyjść, jeżeli ktoś ma ochotę po prostu zjeść obiadek sobie i... Ja właśnie muszę tak, jadę na Kopa Wogór w tej chwili do mojego ulubionego, Wam powiem, sklepu. Jestem bardzo zachwycona sklepem Fiska. Fiska, w którym oni importują różne ryby, różne takie kalmary, owoce morza i tak dalej. Kalmary i owoce morza, no. Owoce morza, ryby i różnego rodzaju azjatyckie produkty. To wszystko jest tutaj na Islandii, w tym w sklepie Fiska. Fiska, ja pamiętam Fiskę dobre 10 lat temu. Oni zaczęli od hurtowni. Na Grawa Wogór była taka hurtownia. Ale widać, że ludzie zaczęli się bardziej o to wszystko pytać. Zwłaszcza, że troszeczkę Azjatów tutaj też mamy na miejscu. I w tej chwili ruszyli ze sklepami, powiększyli się, w tej chwili właśnie bardzo duże sklepy mają, albo sklep, już teraz nie wiem, bo tam ostatnio było zamknięte w jednym miejscu. I powiem Wam, że to są, ja lubię tam pojechać, może nie po jakąś taką rybę, która talipia, czy tilapia, czy jak ona się nazywa, bo tego to ja nie muszę mrożonego kupować i to nie wiadomo skąd to pochodzi, najgorsze są z tego, z Wietnamu. Bo tam to już w ogóle chemii i antybiotyków i wszystkiego strasznie dużo używają. Oglądałam programy, znaczy filmiki, filmy o tym na YouTubie i nie polecam takich ryb, nie wiadomo skąd. My tu mamy nasze islandzkie bardzo dobre ryby, więc tak naprawdę nie widzę sensu kupowania jakiejś mrożonej, no chyba że właśnie. Fiska można czasami kupić śledzie polskie mrożone, szprotki, karpia mrożonego też widziałam. Także wiecie, no zależy jak na to spojrzeć, coś tam zawsze się znajdzie. Ja też lubię pastę chili, słuchajcie, kupiłam ją i jestem bardzo zadowolona z pasty chili. Nie wiedziałam jaka będzie, więc to było takie, a zobaczymy co będzie, trudno, najwyżej będzie za ostre. Ale nie, jest wspaniała ta pasta i jadę właśnie zobaczyć, co dziś tam mają. A przy okazji taki lekki rozruch, powiem Wam, ja się dobrze czuję, tylko żeby mnie te kolana tak nie łupały, to byłoby fantastycznie. Sprawia mi to w tej chwili problem z chodzeniem. I właśnie widzicie, dlatego mam niebieską kartkę w samochodzie parkingową dla inwalidów, bo co jakiś czas miałam taki problem, potem było lepiej. Było lepiej, ale niestety nie jest w tej chwili dobrze, jest fatalnie, po prostu jest fatalnie dziś. No ale to jest przyczyna, poszła Wenus na wulkan.
Zobaczcie, jest tam fiska i pierwsze co mi się rzuciło w oczy, koperek. Jakie piękne koperki, tylko lekko żółte. No ale cudowny jest. Jakąś małą paczkę może bym dla siebie tu znalazła. Wszystkie takie same. Także widzicie, paczka koriandru i koperku trafiła mi się. Jestem zadowolona, zaraz sobie zrobię pomidory z tym koriandrem. A tu mamy obok różne fajne rzeczy. O, zobaczcie, jakie fajne ośmiornice można sobie kupić. Rewelacja. Nie wiem, jak to się przyrządza w jakiś tam sposób na pewno. A ja szukam na pewno kalmary. Tu są takie malutkie. Tak, malutkie są, a ja zawsze kupowałam takie większe. Gdzieś tu będą na pewno leżały. Zaraz się osą. Tu są moje ulubione kalmary. Tak jak już mówiłam wam wcześniej, nie kupuję tych krojonych. Z tej przyczyny, że te pokrojone się okazały z łuską, którą trzeba ściągnąć. Także wezmę sobie kalmarów. Akurat mam miejsce jeszcze w zamrażarce. Chyba, że znajdę coś jeszcze. O, zobaczcie, jaki tu jest super wielki. Jakiś, nie wiem nawet co to jest. Słuchajcie, nawet nie wiem co to jest. O, i mamy tutaj różne rodzaje ryby. Mamy również wędzoną makrelę, jeśli ktoś lubi. No także widzicie, można kupić całkiem fajne rzeczy. Tutaj zwykła makrela niewędzona też jest. Tu też jest makrela. A tu ja nie wiem co to jest. Także ja jeszcze sobie poszukam nasze bardziej takie polskie. Jakieś coś ciekawego? Także widzicie, tutaj są różne rzeczy. Paluszki krabowe, pamiętajcie, paluszki krabowe nawet koło kraba nie leżały. To jest ryba, surimi i to jest wszystko razem z cukrem, z barwnikiem. Ale szczerze mówiąc, to bym te kupiła, bo one fajnie wyglądają. Lubię sobie czasami takie coś kupić i pojeść. Zaraz sobie chyba wezmę to, bo jak to tak właśnie robię czasami. Zobaczcie, jaka ryba. Latająca ryba chyba to jest. Nie, może nie, ale o, na przykład takie coś do miso soup dodaje się, bardzo dobre. Tam ludzie są, także tu pokażę wam, jeszcze są puszki. Sklep jest bardzo duży. Tutaj właśnie widzicie, jest nasz śledź bałtycki, zdaje się, kraj pochodzenia, no Dania, no to może być bałtycki właśnie, bo malutki, taki ładny jest. Jadę już do domu. Słuchajcie, jestem tak zmęczona, że nie nadaje się dzisiaj do jazdy, do łażenia po sklepach, nic. Zrobiłam zakupy sobie znowu na parę dni, na parę nie wiadomo czego. Odnośnie tych sklepów wegańskich, wegetariańskich, to zauważyłam też, będąc w Bonusie dziś, że w Bonusie też można kupić jakieś tam przygotowane, powiedzmy, potrawy. Ale szczerze mówiąc, ja kiedyś próbowałam tych potraw z Bonusa, tych kiełbasek sojowych i mi to w ogóle nie smakowało.
Parę lat temu mieli bardzo smaczne kiełbaski, uwielbiam je, ale ich w tej chwili nie ma. Także myślę, że najrozsądniej będzie po prostu, no nie wiem, czy będziesz jechał, czy będziesz szedł, czy będziesz miał samochód, no to jest wszystko uzależnione od tego, ale ja bym po prostu kupowała jakieś małe porcje, najlepiej, żebyś miał gdzie sobie to przygotować i po prostu sobie samemu coś zrobić, ugotować, bo szczerze mówiąc, to pójście do takiej restauracji tutaj, no to niestety trochę nadwyręży twój budżet. No tam raz można sobie pójść, ciekawości zobaczyć, ale mój głos, widzicie, jak za dużo gadam, muszę się napić, zaschłam. Zaschłam. Także właśnie mówię, tak będzie najrozsądniej. Ja byłam dzisiaj jeszcze w jednym sklepie, kupiłam sobie, kochani, plecak do chodzenia po górach, po górach, dolinach, jeszcze nie z wulkanu nie doszłam do siebie, a już idę na dalsze spacery. Tak, ale kupiłam, bo potrzebny był, to już była decyzja dawno temu podjęta i po prostu trzeba było tam podjechać i kupić ten plecak. No a w ogóle to no, wybieram się jak najbardziej, Ulvar Svetl teraz będzie, tak, kierunek, także jak już dałam radę wejść na wulkan, to już chyba wszędzie wejdę. Esja jeszcze jest, tak, Glimur, słuchajcie, no sezon dopiero się zaczyna, dziś mamy 13 stopni, piękne lato, mi jest za gorąco oczywiście, ale się podgrzewam, moje stawy sobie nagrzewam. No i tak myślę jeszcze o tym jedzeniu. No, bo wiadomo, jakichś tam kalmarów nikt nie będzie robił, kto przyjeżdża do Islandii. Ale myślę, że na pewno jakiś chleb właśnie w tym wegańskim sklepie można fajny kupić. Jakieś smarowidło też na pewno będzie. I nawet pomidory czy coś sobie zawsze można kupić tutaj, więc szczerze nie wiem, co weganie jedzą. Czy wy jecie masło? No właśnie, czy wy jecie masło? Chyba nie jecie masło, bo są od zwierzęce te produkty. Ale jeżeli ktoś już się zdecyduje, no to ja myślę, że jak najbardziej da się to wszystko pociągnąć. Tylko to właśnie jest kwestia na parę dni, jak się przyjeżdża, żeby się zlokalizować, wiedzieć. No i to jest właśnie najtrudniejsze na samym początku. Jak się gdzieś przyjeżdża w miejsce, w którym jest nieznane, a żeby cokolwiek, że tak powiem, kto mi stoi na moim miejscu. Ja nie wiem, to miejsce jest jakieś pechowe, wszyscy mi stają. Nie rozumiem tego, no upolowali sobie moją miejscóweczkę. Widzicie, nie ma jak tu mieć prywatne miejsce. No ale niestety tu się nie zgodzili na prywatne miejsce, pomimo faktu, że mam prawo do tego. No ale nie zgodzili się, bo stwierdzili, że zaraz wszyscy by chcieli mieć prywatne miejsce, no ale to jest bzdura jak dla mnie. Ja mam uprzywilejowany samochód i myślę, że takie uprzywilejowane prywatne miejsce jak najbardziej by mi się przydało. Zwłaszcza tak jak teraz przyjechałam, oczywiście miejsce jest, ale gdyby nie było, to ja mam trochę zakupów. Chcę wam szybko jeszcze pokazać, tak, słuchajcie, z samochodu, zanim się zbiorę. Pokażę wam mój plecak nowy. Taki. Super plecak. Przede wszystkim jest bardzo mocno, jak widzicie tu, usztywniony i to jest właśnie, co jest bardzo ważne, jak się gdzieś idzie, żeby nas nie ciągnęło, żebyśmy nie czuli tej wagi. Do plecaka dokupiłam sobie jeszcze takie coś w tej chwili modne, nerka, tak, nerka. Chciałam już dawno kupić sobie taką nerkę, że jak będę iść właśnie, żeby mi nic nie bimbała, żadna torebka ani nic, bo jednak to przeszkadza, także jestem bardzo zadowolona. Produkty niezniszczalne, długoterminowe, naprawdę, na ojejej, także jestem bardzo zadowolona. O, tu w tej nereczce jest jeszcze kieszeń i jest na klucz, bardzo ważna rzecz dla Wenus. Niestety kamera nie wychodzi do środka, także trochę niefajnie. Tak, tu są te dwie kieszenie, super jest, ale mówię, czy na rowerek, czy na spacerek, nic mi nie będzie bimbało, bo taka jest prawda, torebka przeszkadza, później kark boli. Dobrze, kochani, ja idę, no wiecie co, ja tak sobie siedzę tu i gadam do was, bo nie chce mi się w ogóle iść, już bym chyba w tym samochodzie wolała tu spać, jak na kempingu. Stopy mi aż pulsują, po prostu kolana rwą, łokcie bolą, ale wulkan był, przyznacie, jestem bardzo zadowolona. Jeśli możecie, to udostępnijcie u siebie na Facebooku właśnie film z wulkanem, będzie mi bardzo miło.
i będzie mnie to bardzo cieszyło. A teraz subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Macie pytania, piszcie w komentarzu. I to byłoby na tyle. Lecę do góry. Na razie, cześć!